W tym i w kolejnych odcinka kursu, a może nawet i akademii, będziemy mówili o agile, czyli o tym, jak być zwinnym, i będziemy mówili o business agility. Tak? Cóż to jest to business agility? Zwykłe tłumaczenie to będzie co? Zwinność biznesowa. No dobrze, dobrze, ale o co chodzi i z tą zwinnością biznesową? Bo pewnie, jeżeli chodzi o agile, no to już pewnie macie sporo wiedzy i sporo praktyki. Czyli co? Czyli w takim razie zapraszamy wraz z Rafałem do Akademii. Do Akademii Business Agility. No to super. To wiemy w takim razie, do czego Was zaprosiliśmy. No to chwila. Może w takim razie w dzisiejszej sesji powiemy sobie o tym, co w ogóle będziemy mówili w ramach tej naszej Akademii. Jaki jest kontekst? Dla kogo? Co tam się będzie działo? I jak? Czyli co? Zaczynamy. Po pierwsze, tutaj jest nasza firma. Firma ABC & Company i widać, że no, coś tu się dzieje w otoczeniu, tak? Nasza firma, tu jest otoczona przez czarne chmury, tak? Tu walą pioruny, deszcze leją. No to są te dzisiejsze czasy, tak? To są te dzisiejsze czasy, lekko nie ma, prawda? Jeżeli jesteście menedżerami, jesteście liderami, jesteście na poziomie C-level menedżerami, czy jako middle menedżerami, no to myślę, że rozpoznajecie ten obrazek, tak? Tylko pewnie te literki są w waszych organizacjach inne. A no właśnie. Czyli my będziemy zajmowali się taką organizacją, na przykładzie właśnie naszej firmy ABC, która ma działać i w zasadzie działa w tych właśnie czasach burzy, piorunów, tak? I wichrów. No i te czasy nazywają się specjalnie, mianowicie tutaj mamy akronim WUKA. Pozwolę sobie naszą akademię przesunąć. O, to jest akronim WUKA. Akronim WUKA w czterema takimi sformułowaniami, czterema słowami opisuje właśnie ten świat, który otacza firmę ABC i również wasze firmy, tak? Czyli mamy niepewność, tak? Czyli U, mamy zmienność, mamy złożoność i mamy niejednoznaczność, tak? Więc to jest ten świat, który mamy za oknem, prawda? Zgadzacie się z tym, tak? Wszyscy jesteśmy w tym świecie. Wystarczy naprawdę spojrzeć przez okno i nie trzeba się bardzo przyglądać. No dobra, czyli to jest ta nasza firma. No to teraz pytanie, dobrze, no chwila. Jaką macie rolę w tej firmie, tak? Czy przypadkiem nie jesteście właśnie menedżerami z wyższych szczebli, z C-level? Czy może jesteście członkami zarządów firm i organizacji? Czy może w takim razie należycie do middle managementu, a więc menedżerów średniego szczebla? A może jesteście project managerami, product managerami, product ownerami, liderami zespołów? I co? To właśnie tu, tak? To jesteście wy. To M to jest właśnie ten menedżer w zależności od roli i miejsca w organizacji, w której się w tej chwili znajdujesz, tak? Twoja organizacja, ty, czasy WUKA. I co tu mamy? No właśnie. Pytania, wyzwania i problemy, tak? Pytanie jest takie, jak sobie w ogóle poradzić jako menedżer, jako lider, jako członek zarządu w tych ciężkich czasach, tak? W tych czasach opisanych akronimem WUKA. I pewnie słyszycie często takie hasła, no jakie jest podejście, jakie tu jest rozwiązanie na te czasy WUKA. Niektórzy mówią agile. Możecie też usłyszeć hasło agility, tak? Czyli to jesteśmy zwinni. Tutaj agility, no to jest też taka zwinność, tak? Zwinność. No dobrze, to jakie macie te pytania tutaj? No właśnie, pytania zwykle są o to takie. Dobra, dlaczego jest taka sytuacja? Dlaczego powinniśmy mówić i myśleć właśnie o agile i o agility? Dlaczego? Po drugie, warto wyjaśnić też, ale co to jest? Co to jest ten agile? I co to jest to agility? Ja muszę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że różne rzeczy już się nasłuchałem o agile'u i o agility i muszę z przykrością powiedzieć, że część z tych rzeczy, którą słyszę na rynku albo nawet od konsultantów, to niestety to są bzdury, tak? To są bzdury. Nie będę się wyrażał nieładnie po angielsku, ale też jest słowo na literę B opisujące to, jak czasem o tym agile'u i o tym agility się mówi. Więc w takim razie wyjaśnimy, tak, nie tylko dlaczego agile i agility, wyjaśnimy też, a co to jest,
nazwiemy te byty, tak? I oczywiście odpowiemy na trzecie pytanie. No dobrze, jeżeli jesteście menedżerami, tak? Mówiliśmy o tym, menedżerami na różnych szczeblach organizacji, no to w takim razie, jak mam działać, tak? Jak mam działać, jak mam zarządzać, jak współpracować z ludźmi, jak kierować swoim zespołem, działem, projektem albo całą organizacją. Czyli w naszej akademii będziemy adresowali właśnie te pytania. Czyli co? Jesteś menedżerem z różnych szczebli firmy ABC, a pod te trzy literki swoją firmę, tak, w której aktualnie jesteś. Jesteśmy w czasach WUKA i będziemy adresowali właśnie te oto pytania. No dobrze, no to w takim razie kolejne jest pytanie tak, co tutaj będzie poruszane w ramach tej naszej akademii? Czyli jesteśmy tu. Co? Całe te nasze zajęcia na tej akademii podzielone są na takie trzy bloki. Blok pierwszy. Powiemy sobie właśnie, czym jest to Business Agility, czym jest ten Agile i rzeczywiście nazwiemy te byty, powiemy, ale o co chodzi, tak? Żeby, jeżeli się używa pewnych słów, żeby je rozumieć, tak? Żeby rozumieć i używać we właściwy sposób. No, ale jeszcze trochę też powiemy o pewnym kontekście biznesowym, kiedy ten Agile, kiedy to Agility, a kiedy może nie. Tak? Powiemy też sobie o pewnych korzyściach, tak? Jeżeli rozmawiasz z kolegami z innych firm, organizacji, innymi menedżerami, no to pewnie jedno z podstawowych pytań jest takie, no dobrze, no ale po co to całe Agile, a przede wszystkim, ale po co to Agility? Czy to przynosi jakieś korzyści biznesowe? No, jak już mówimy, co zwinność biznesowa, no to można by się spodziewać, że powinny być też korzyści biznesowe. Czyli to będzie w tej części tu, Business Agility. Blok numer dwa. Powiemy sobie też o konkretnych metodach i technikach Agile. I oczywiście nie chodzi o to, żeby z Was uczynić mistrzów w Kanbanie, w Scrumie i w tych innych metodach, tylko żebyście jako menedżerowie rozumieli, jakie są te metody, jaka jest ich charakterystyczna cecha, do czego mogą służyć i też ewentualnie jak je połączyć, jak je zastosować na różnych szczeblach organizacji. Czyli w takim razie to są te metody i techniki Agile. No i wreszcie zanurzymy się też w Twoją firmę, tak? Bo jeżeli będziemy tutaj budowali to Business Agility, my w tym ABC, a Wy pewnie w swoich organizacjach, no to powiemy sobie, dobrze, ale co to jest to Business Agility w Twojej firmie? Od razu powiem, że to będzie dużo więcej niż tylko Agile, tak? No bo firma to co to jest? To jest i pewna organizacja, struktura i procesy i ludzie i technologia, no i pewnie jeszcze klienci, prawda? No to o tych rzeczach właśnie będziemy mówili w tych trzech częściach. Czyli mamy trzy bloki naszej akademii. No dobrze, kolejne pytanie, a jak? Co tu się będzie działo? No to będę snuł trochę opowieści ze swojej praktyki o tym właśnie Business Agility, o firmach, które znam, z którymi współpracuję. Będą w związku z tym opowieści z życia, te life stories. No pewnie, że to jest bardzo ważne, jak niektóre firmy sobie radzą z tym Agile i Agility, albo jak sobie nie radzą, prawda? Warto się uczyć na błędach, zwłaszcza cudzych, no pewnie. Będą też zagadki. To jak już obiecuję, że będą zagadki, to od razu będzie pierwsza z tych zagadek. Teraz tutaj widzicie dwa chińskie znaczki, tak? Prawda? No to teraz pytanie jest takie, co te znaczki oznaczają, jak je się wymawia, a przede wszystkim główne pytanie, a co to ma wspólnego z naszą Akademią Zwinności, tak? Dwa chińskie znaczki. Odpowiedź? A odpowiedź w jednej z kolejnych naszych spotkań i lekcji. Zagadki. W naszej akademii, jak to w akademii, tak? Będą lektury, będą też dodatkowe materiały, więc nie tylko będą właśnie te nasze spotkania online, ale będziecie mogli sięgnąć do wskazanych źródeł literatury, do różnych postów, ale też również do jakichś jeszcze innych materiałów czy raportów dotyczących zwinności. No i oczywiście będzie też homework, tak? Pewnie warto od czasu do czasu przemyśleć te rzeczy, o których tutaj będziemy mówić, przemyśleć je i włożyć w Wasz kontekst. Czyli będzie też, co? Homework. Super.
Czyli tak, wiemy po co, wiemy co, wiemy jak. No to teraz jeszcze sprawa organizacyjna. Tych sesji w naszej akademii jest cirka 30, tak? Każda z nich będzie trwała właśnie te kilkanaście minut. Ogólny czas tej naszej akademii, przynajmniej tego semestru, tak? Bo to jest pierwszy semestr akademii. Jeżeli się okaże, że akademia spotkała się z uznaniem, jest zapotrzebowanie na kolejne semestry i tu liczyłbym też na wasze opinie i uwagi, to kto wie, czy spotkamy, czy nie spotkamy się na kolejnym semestrze. Na razie ten semestr zajmie nam 4 godziny oglądania, słuchania. Oczywiście bez homeworku i bez dodatkowych lektur. Były chińskie znaczki, no to teraz jeszcze będzie chińskie powiedzenie. Taki filozof Lao Tse, który żył cirka 500 lat przed naszą erą, mawiał coś takiego. Żeby przejść 1000 chińskich mil, trzeba zrobić pierwszy krok. W takim razie już za chwilę zrobimy wspólnie ten pierwszy krok, czyli zapraszam do wspólnej wędrówki po świecie Business Agility w ramach oczywiście naszej akademii. Czyli co? Do zobaczenia. Za chwilę robimy pierwszy krok. Na razie.